Serdeczne gratulacje. Dziękuję Wam za fantastyczne mecze jako zawodnicy, jako trenerzy i w przyszłości życzę Wam przede wszystkim szczęścia w życiu osobistym i spełnienia najbliższych marzeń. A też dziękuję dla Ciebie, jako 80-latka, list od prezesa Wojtka. Szanowny Pan Zdzisław Podyborko. Drogi jubilacie, kolego Zdzisławie, aż trudno uwierzyć, że człowiek piłki zawsze prężny, dynamiczny, z dowodzownym uśmiechem na twarzy wkroczył dzielnie w tak piękny wiek. Chciałbym Ci serdecznie podziękować za te tamte piękne lata, za pozytywne podejście do futbolu. Mam nadzieję, że zachowujesz dobre zdrowie i nadal przejdziesz polską piłkę życzliwymi uwagami i refleksjami. Zwłaszcza Twoim młodym następcom przydam się dobre rady i podpowiedzi starszego, tak bardzo doświadczonego kolegi. Na pewno dla Śląska przez 12 lat szkoły ziemiotynowej się wydział szkolny. Za to serdecznie dziękuję jeszcze raz. Zdzisławie, w imieniu własnym oraz całej polskiej piłkarskiej w dniu dzisiejszym spokojnie i zdrowie błędnych lat. Do zobaczenia w wiosce 90. Zbigniew Boniek. A to od śląskiej rodziny piłkarskiej takie skromniejsze życzenia. Niech żyją nam, niech żyją nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam.